Wysyp średniaków Xiaomi powoduje, że podczas wymiany smartfona można dostać bólu głowy. Z tego względu czas na skondensowane informacje na temat Xiaomi Redmi S2. Za każdym razem, gdy testuję nowy model Xiaomi na kanale, zastanawiam się, czym tym razem producent z Chin będzie próbował nas przekonać do zakupu tego urządzenia. Tutaj za dużo argumentów nie widzę, ale mam nadzieję mimo wszystko, że ten model okaże się bardzo dobrym urządzeniem, bo w końcu kosztuje całkiem przyzwoite pieniądze. Xiaomi potrafi nawet w smartfonach absolutnie budżetowych serwować bardzo dobre wykonanie, niezależnie czy mówimy o plastikowej czy metalowej obudowie. Redmi S2 dostąpił tego zaszczytu, albo właśnie go nie dostąpił i otrzymał jedynie plastikowy korpus. Nie jest to nic dziwnego, że do baterii mimo wszystko sami się nie dostaniemy, bo stało się to niechlubną oznaką współczesnych smartfonów. Wszystko okazywałoby się spoko, gdyby nie fakt, że w tym modelu jest mocno przecięte spasowanie elementów. Niby mamy jeden kawałek plastiku, ale jak mocnie na niego naciśniecie palcami, to bez problemu usłyszycie trzaski, przeskoki i inne niepowołane dźwięki. Z czasem ich intensyfikacja jest większa, co oznacza, że materiał po prostu się wyrabia. Telefon testuje tydzień, więc boję się zapytać, co będzie po dłuższym czasie. Poza tym niedociągnięciem stawiam znak zapytania przy wysuniętym mocno module aparatu. Odkładając telefon na stół, widać, że przechyla on się na lewo i opiera całą swoją masę właśnie w miejscu obiektywów. Pytanie, jak to po czasie wytrzyma, bo śmierdzi mi tutaj plastikowym panelem. Powiecie, że jestem wieczny na nie, wiecznie coś temu człowiekowi nie pasuje, typowy Janusz, ale zaskoczę was i pochwalę Xiaomi za umieszczenie podczerwieni, za pomocą której możemy sterować innymi urządzeniami. Legenda mówi, że ktoś z tego korzystał, może jest wśród nas taka osoba, niech się odezwie w komentarzu. Dobra, jeden pozytyw, więc wracamy do codzienności. Absurdalne wydaje się stosowanie złącza micro USB w 2018 roku. No przepraszam, ale przyzwyczailiśmy się już do USB-C, więc na cholerę wracać do starych tematów. To tak jak zacząć przeglądać zdjęcia ze swoją byłą, średnio ma to zasadność. Telefon obsługuje Quick Charge, ale ładowarka w zestawie jest jedynie 2A. To jest świetny moment, żeby powiedzieć o baterii. 3080 mAh. Rodzi się pytanie, Xiaomi, czemu tak mało? Patrząc na inne fablety Chińczyków, wynik S2 faktycznie jest biedny, ale osiągi na jednym ładowaniu osiągają około 6 godzin na ekranie. W praktyce nie wiem, jak to robiłem, ale w końcu nie musiałem ładować telefon codziennie. 2 dni na jednym ładowaniu S2 spokojnie wytrzymywał, także powiedzieć, że jestem zadowolony, to jak nic nie powiedzieć. Niemały wpływ na taką energooszczędność ma procesor. 8-rdzeniowy Snapdragon 625 bardzo ładnie sobie radzi z poborem energii i trzeba go za to pochwalić. Nie łapie wyższych temperatur, kultura pracy jest nad wyraz dobra. Poza tym, przyznajmy uczciwie, 625 swoje już na rynku przeżył, także powie w świeżości to absolutnie nie jest. Do zestawu z procesorem otrzymujemy 3 albo 4 GB pamięci RAM i 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej. Trzeba dodać, że mamy możliwość rozszerzenia przestrzeni o kartę SD, ale jest również slot Dual SIM i nie jest to rozwiązanie hybrydowe. Pewnie chcecie wiedzieć, którą wersję testuję. Odpowiadam, oczywiście tę bardziej biedną. Jaki to będzie miało wpływ na codzienne działanie systemu? Ano będzie miało, tylko że na pewno nie mniejszy niż rozdzielczość samego ekranu. Ekran o przekątnej 5,99 cala i rozdzielczość zaledwie HD+. Szczegółowość ekranu jest mocno średnia, żeby nie powiedzieć słaba, ponieważ zagęszczenie pikseli wynosi 269 pikseli na calę. Xiaomi zdaje sobie z tego sprawę, że jest to mało współczesne wynik i postanowiło w interfejsie wszystkie elementy powiększyć, żeby przypadkiem nie było widać braku ostrości na ekranie. Mogłoby to się udać, gdyby nie fakt, że ten telefon nie jest pozycjonowany w kategorii senior smartphone, a pomimo zminimalizowania czcionek do absolutnego minimum, dalej wszystkie ikony wyglądają na lekko spaczone. Na minus niestety też bardzo średnie nasycenie kolorów. Barwy nie są sprawne, nie są jakieś wyblakłe, ale przykładając do niego jakikolwiek inny smartfon Xiaomi, choćby Redmi 5 Plus, to różnica jest wyczuwalna. Pochwalę producenta za poziom jasności ekranu i obecność trybu czytania. W ustawieniach możemy korygować kolory, ale na tym nasze wojaże się kończą. Ekran pokrywa szkło Gorilla Glass, ale niestety nie jest podane jego generacja. Gdy już przełknęliście tę gorzką pigułkę związaną z mało atrakcyjnym interfejsem, to możemy zapoznać się bliżej z systemem. Bardzo miło, że mamy Androida 8.1 z MIUI 9.5. Spotkałem się w sieci z mało pochlebnymi opiniami na temat pracy tego smartfona. Przypominam tylko, że ten telefon kupicie znacznie poniżej 1000 zł. Obecna cena jest do sprawdzenia w opisie. Z tego względu nieco inaczej podchodzę do własnych oczekiwań względem tego urządzenia. I wiecie co? Smartfon za kilka stówek, który przez cały okres testów nie przyciął się ani razu, to chyba więcej niż dobra informacja. Oczywiście interfejs nie jest płynny i szybki jak już w porównywanym Redmi 5 Plus, ale przypomnę, że 5 Plus jest droższy od S2. Porównując do konkurencji, S2 posiada sterowanie gestami, które ostatnio pokazałem w Mi Mix 2S. Oczywiście link do tego testu jest w kartach. Bardzo szanuję Xiaomi, że stosuje takie rozwiązania również w smartfonach dużo, dużo tańszych. Możliwość nawigowania prostymi gestami mocno poprawia wygodę pracy, choć zaznaczę, że w S2 są one znacznie mniej precyzyjne niż w Mi Mix 2S. Czasami trzeba złapać za boczną krawędź 2 razy, ale mimo to pochwalam taką ideę.
W ustawieniach klasycznie znajdziecie znane funkcje dla Xiaomi. Tym razem zwrócę uwagę na ekran blokady, na którym mamy skrót do pilota Mi oraz podręcznej latarki. Tak jak ten drugą rozumiem, tak z pilota możemy skorzystać jedynie przy odblokowanym telefonie, więc sens umieszczania go na zablokowanym ekranie jest sprawą dyskusyjną. Poza tym mamy dość szerokie możliwości spersonalizacji nakładki. Przy takim dosyć sporym urządzeniu obecność trybu jednoręcznego wymaga podkreślenia, dlatego to właśnie teraz czynię. Zawsze z pewną obawą podchodzę do aparatów w smartfonach Xiaomi. W tym wypadku mamy dwie matryce, główna o rozdzielczości 12 megapikseli ze 7.2.2 oraz druga 5 megapikseli, której zadaniem jest pomiar głębi. Nie spodziewałem się rewelacji i tak też się stało. Zdjęcie rejestrowane za pomocą tego modelu najlepiej definiuje cena smartfona. Ostrość, szczegółowość, detale, kolory, to wszystko jest na takim bardzo średnim poziomie. Trudno doszukiwać się jakichkolwiek mocniejszych punktów tego urządzenia. Foty absolutnie nie odstają od konkurencyjnych modeli, nie można mi zarzucić jakichś większych błędów, są to zwyczajne pstryki dla osób, które okazjonalnie wyjmą telefon z kieszeni przechodząc przez park i będą akurat chciały uwiecznić wiewiórkę, która wyskoczyła za drzewa. Nic ambitnego tym smartfonem nie zrobimy, jeżeli ma za tym iść jeszcze jakość. Z bolączek to na pewno bardzo długie wykonywanie zdjęcia przy wyłączonym HDR. Przy użyciu HDR różnica wcale nie jest wielce zauważalna, to musi być jakiś błąd w oprogramowaniu. W aplikacji aparatu znajdziecie tryb portretowy, filtry czy okrojone do granic możliwości tryb ręczny. Selfie znacznie bardziej zyskały moją sympatię. Frontowa kamerka o rozdzielczości 16 megapikseli wspierana jest fizyczną diodą doświetlającą. Producent zadbał o naprawdę sprawnie działający tryb portretowy. Jak możecie zauważyć, odcięcie tła jest delikatne, nie gubi postaci, więc pochwała. Jakościowo jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wiele detali można odnaleźć na twarzy pomimo włączonego delikatnego wygładzania skóry. W aplikacji możemy powiększyć sobie oczy, wysmuklić kontur twarzy, czy sprawdzić, na ile telefon ocenia nasz wiek. Na pożegnanie muzyka. Lubię smartfony Xiaomi pod względem muzycznym. Nawet w budżetowcach mamy fajnie grający sprzęt i nie inaczej jest w tym modelu. S2 na słuchawkach ma bardzo miłą barwę, aczkolwiek nie spodziewałem się większych basów. Dominuje środek, a wysokie tony pojawiają się dopiero przy mocniejszych podkreśleniach. Niemniej ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne i jestem w stanie zaryzykować, że większość osób będzie zadowolona, choć jak wiadomo muzyka jest bardzo personalną kwestią. Głośnik multimedialny mamy jeden. Na pocieszenie jest on bardzo donośny i przy maksymalnej głośności specjalnie nie kaleczy nam uszu ostrymi przez sterami. Podsumowując, nie powiem, że jestem rozczarowany, absolutnie nie. Tylko pytanie, czy rzeczywiście ten model wpasowuje się w narzucony wcześniej przez Xiaomi taki poziom smartfonów, ponieważ po pierwsze nie mamy zbyt dobrego wykonania, plastik jest takiej dosyć średniej jakości. Po drugie, ekran, który wyjątkowo jest słaby jak na Xiaomi przez kolory, które są wyprane i patrząc, że możemy dołożyć do Redmi 5 czy też 5 Plus, nie do końca rozumiem zasadność tego urządzenia na rynku, bo i tak Xiaomi ma bardzo, bardzo bogatą ofertę. Także S2 nie zapełnia dziury w portfolio tego producenta, nie jest czymś nowym. Nie do końca też wiem, czy mogę Wam polecić, skoro macie do wyboru jeszcze inne urządzenia od chińskiego producenta, które naprawdę trzymają poziom. Oczywiście pytanie na koniec do Was, co Wy sądzicie o tym modelu, czy to jest udany smartfon, może ktoś Was kupił. Sprawdźcie koniecznie cenę w opisie, którą dla Was zostawiłem. Zajrzyjcie na moje social media, bo w końcu tam też trochę się dzieje. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Snapchata. I oczywiście żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będzie również bardzo ciekawy smartfon. Teraz będzie trochę budżetowych urządzeń, więc mam nadzieję, że znajdziecie również coś dla siebie. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć!